Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Maciej Kożuszek, Gazeta Polska. Dzień dobry. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Dzień dobry. I Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy od tematu wojny rosyjskiej na Ukrainie, ale od takiej informacji, która no, może coś mówić o zniecierpliwieniu, być może zniecierpliwieniu Chin i możliwym wpływie Chin na tę sytuację. Nie jest to na razie szeroko jakoś komentowane, ale wydaje mi się ciekawe. Były ambasador Chin w Kijowie i były doradca chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Gao Yusheng, podczas wystąpienia na Wydziale Studiów Międzynarodowych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych stwierdził, cytuję, fiasko rosyjskiego blitzkriegu i niemożność osiągnięcia szybkiego zwycięstwa oznacza początek rosyjskiej klęski. Rosyjska gospodarka i siła finansowa są niewspółmierne do jej żądanego statusu tzw. supermocarstwa i nie są w stanie utrzymać wysokotechnologicznej wojny kosztującej setki milionów dolarów dziennie. Rosja nie tylko jest bezwolna na polu bitwy, ale przegrywa i w innych sferach politycznej, gospodarczej i propagandowej. To oznacza, że całkowita klęska Rosji jest tylko kwestią czasu. Wiele komentarzy za to w Stanach i nie tylko odnoszących się do tej wypowiedzi, sugerujących, że no, kończy się cierpliwość Chin, ale także sugerujących, że tego typu wypowiedzi w Chinach nie pojawiają się od tak przypadkiem. Tam jednak no, to nie jest tak, że to towarzystwo byłych ambasadorów i doradców MSZ-u jest rozdyskutowane od sasa do lasa, tylko raczej jest to jakiś przekaz no, w pewien sposób uzgadniany, jeżeli idzie w świat dotyczący tej sytuacji. Maciej Kożuszek, Gazeta Polska. No tak, zgadzam. Ja myślę, że to zniecierpliwienie ze strony Chin, ono już miało miejsce wcześniej, dużo wcześniej. Natomiast rzeczywiście jedna rzecz to jest istnienie tego zniecierpliwienia, a druga rzecz to jest fakt, że ambasador, były ambasador mówi o tym publicznie. Oczywiście to jest tak, że to jest jak najbardziej no, racjonalne podejście Chin w tym sensie, że wydaje się, że od początku, jeśli w ogóle możemy mówić o jakiejś koordynacji ze strony między Chinami a Rosją, to oczywiście była mowa o tym, że Władimir Putin czekał z rozpoczęciem inwazji, aż zakończy się olimpiada w Pekinie. Natomiast ze strony Chin wydaje się było takie oczekiwanie, że to się szybko wydarzy. Chińczycy być może też liczyli na to, że jeśli te kalkulacje się sprawdzą Putina, no to będzie taka sytuacja, w której okaże się, że jednak można na arenie międzynarodowej działać na zasadzie faktów dokonanych i właśnie na zasadzie blitzkriegu po prostu zmienić władzę na przykład w państwie niepodległym, tak jak chyba planowali to zrobić Rosjanie, wziąć Kijów, prawda, i tak dalej. Natomiast no, w momencie, kiedy to się nie udało, no to działa to oczywiście wszystko też na niekorzyść Chin jednak, tak? No bo mamy, chociaż można oczywiście powiedzieć, że Zachód nakładając sankcje na Rosję, wspierając Ukrainę, też się osłabia. No to z drugiej strony mamy budowanie solidarności Zachodu na tym konflikcie. Oczywiście można zadać pytanie, czy to oznacza, że jest większy apetyt na to, żeby skonfrontować się z Chinami w przyszłości. Być może nie, ale z drugiej strony no to też pokazuje, że w sytuacji ewentualnego konfliktu na Tajwanie, czy agresji chińskiej na Tajwan, to rzeczywiście nie będą mogli Chińczycy liczyć na jakąś odpowiedź, która będzie po prostu słaba, czy nie, w ogóle jej nie będzie. I to pewnie jest dla nich problem, z którym oni się w tej chwili mierzą. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. No w Chinach rzeczywiście takie wypowiedzi z pewnością nie są przypadkowe i nie są przejawem, tak jak mówił pan redaktor, rozdyskutowania czy jakiejś wewnętrznej dyskusji, która w Chinach się toczy, tylko po prostu stanowiska politycznego tego państwa, które wynika z analizy sytuacji i z jakichś dalszych długoterminowych celów. Czy to jest tak, że w punkcie wyjścia, bo pamiętam nasze dyskusje dotyczące relacji Chin z Rosją w związku
związku z wojną na Ukrainie, no wszyscy obawialiśmy się, że może być tak, że Rosja będzie szukała wsparcia w Chinach i to wsparcie uzyska, że Chiny będą, że Chiny Rosję będą wspierać, że w warunkach niepowodzenia i ewentualnych sankcji gospodarczych będą niejako przejmować ten eksport z Rosji, że to Chiny będą nabywcą tych towarów, których Rosja ze względu na sankcje nie będzie mogła sprzedać, a w ogóle to Chiny wykorzystają jeszcze tę wojnę rosyjsko-ukraińską i być może na przykład zdecydują się na inwazję na Tajwan. No to wszystko okazało się nieprawdą i myślę, że to jest bardzo dobry, dobra informacja. Sądzę, że w punkcie wyjścia tego rodzaju nadzieje mógł żywić sam Władimir Putin i jego bezpośrednie otoczenie, dlatego że znaleźć się w Chinach wsparcie w tak trudnej militarnej i politycznej sytuacji, z jaką dzisiaj mierzy się i nawet w punkcie wyjścia mierzyła się Rosja, byłaby doskonałą dla Kremla informacją. Ale tak się nie stało. No, to wszystko powoduje, że sytuacja Rosji jest niezwykle trudna i myślę, że odbiega od tych wyobrażeń, jakie miał Władimir Putin i Kreml w lutym czy w styczniu, wtedy, kiedy ta inwazja była planowana. No, ani nie udało się przeprowadzić wojny błyskawicznej na Ukrainie. Ukraina radzi sobie całkiem nieźle i coraz więcej mówi się o tym, że może wygrać tę wojnę. Gdy pamiętamy, że w punkcie wyjścia też mówiło się, że raczej jest to po prostu niemożliwe i to się na pewno nie zdarzy. Dzisiaj poważni ludzie mówią, że jest taka realna szansa. Z drugiej strony mierzą się z mniej lub bardziej intensywną, ale jednak stanowczą i wyraźną reakcją Zachodu. No i z trzeciej strony wreszcie brakuje wsparcia ze strony Chińczyków, którzy jak widać najbardziej woleliby, żeby ten konflikt się zakończył, skoro nie zakończył się sukcesem w ciągu kilku dni, jak planował to Władimir Putin. To wszystko wpływa na daleko idące osłabienie pozycji Rosji. Nie powiem, że doprowadzi to do stępienia ambicji imperialnych, bo to jest absolutnie niemożliwe. One są wdrukowane i w agendę, tę długotrwałą agendę polityczną Władimira Putina, ale chyba w ogóle w takie rosyjskie myślenie o Rosji i świecie, to znaczy bez względu na to, czy wygrają, czy przegrają, czy Zachód będzie nakładał sankcje, czy nie i czy Chiny będą wspierać, czy nie, to Rosja będzie Rosją i nadal będzie uważała, że ma szczególny status i szczególne prawa. No ale to jest tak, że chyba dochodzi do takiej konfrontacji wyobrażeń na temat samych siebie z reakcją całego świata i niejako w praktyce te wyobrażenia muszą pozostać wyobrażeniami, a nie przełożyć się na praktykę stosunków i politycznych, i gospodarczych w świecie. To są w gruncie rzeczy z polskiego punktu widzenia, europejskiego punktu widzenia niezwykle dobre informacje. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibra. Nie tak dawno dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych Avril Haines powiedziała w Senacie, że Chiny wobec tej sytuacji, jaka ma miejsce na Ukrainie, nie zdecydują się teraz zaatakować Tajwan. No, okazało się, że armia rosyjska, która w pewnym sensie była inspiracją dla tworzenia armii chińskiej, nie jest w stanie prowadzić tak skomplikowanej, tak złożonej i drogiej kampanii jak w przypadku Ukrainy. A gdyby doszło do konfliktu o Tajwan, to prawdopodobnie ta przeciwwaga technologiczna byłaby jeszcze większa, nie tylko technologiczna, również kapitałowa. Także jeżeli rozmawiamy dzisiaj tutaj o takim trójkącie Ukrainy, Chiny, Rosja, no to wygląda na to, że Chiny osiągnęły już wszystko to, co mogły osiągnąć jako obserwator w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Te apele rodzin żołnierzy Azowstalu, aby Chiny pomogły w ewakuacji tych żołnierzy, którzy są w tej chwili bombardowani od wielu dni i prawdopodobnie niestety Putin ich wymorduje. Te apele będą padać powoli na podatny grunt, tylko pytanie, czy zdążą Chińczycy. Mnie się wydaje, że jednak nie. Aczkolwiek Pekinowi nie powinno zależeć na tym, aby Rosja doznała srobotnej porażki, bo dzisiaj Chiny wiedzą, że Rosja jest krajem, który bardzo łatwo podbić od strony Syberii. Mają w zasadzie wolną drogę, ponieważ militarnie ten kraj został bardzo osłabiony. Natomiast stuprocentowa porażka, taka, w której Rosja uległaby na przykład anomii
następnych kilkunastu miesiącach, to z kolei jest dla Chin niebezpieczne, ponieważ nie wiadomo, jak te republiki po rozpadzie Rosji by się zachowały względem mocarstwa na południu. A wypowiedź pana ambasadora, byłego pana ambasadora, należy traktować jako oficjalne stanowisko chińskich władz, mimo że jest byłym ambasadorem, ale Chińczycy bardzo rzadko w tak zdecydowany sposób wypowiadają się na temat sytuacji międzynarodowej. I panowie, odnośnie też zniecierpliwienia, drugi temat. KPO w piątek rząd właściwie zasugerował, że jest już wszystko dogadane, że wszystkie te najważniejsze kwestie zostały uzgodnione i KPO ze strony Komisji Europejskiej jest już właściwie zaakceptowane. Dziś rozmawiałem o tym już z kilkoma gośćmi, między innymi Bogusław Liberacki zasugerował, że nawet jeżeli jest dogadane, to ta pierwsza pula pieniędzy, a później mogą się pojawić takie co chwilę sygnały, że sprawdzam ze strony Komisji i może znowu być ta cała epopeja. Muszę przyznać, że mi ten temat zaczyna już trochę przypominać temat wychodzenia Zbigniewa Ziobry z koalicji rządowej. No i pytanie, czy to rzeczywiście jest koniec, czy to będzie raczej wyglądało na kolejny taki dyżurny temat naszych dyskusji przez kilka, a może i dłużej miesięcy. Maciej Gorzek, Gazeta Polska. No to w ogóle chyba sprowokowało podobieństwo, czy związek między tymi dwoma tematami sprowokowało te słynne stwierdzenie Donalda Tuska, że Zbigniew Ziobro jest droższym premierem niż Czereśnie, ministrem w rządzie niż Czereśnie, co z kolei sprowokowało odpowiedź Pawła Kukiza na temat różnych cen innych produktów spożywczych. Natomiast wydaje mi się, że słyszeliśmy już wiele zapewnień. Rzeczywiście jest tak, że po stronie polskiej jest sporo dobrej woli. Mam wrażenie, że czasem rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest najlepszym rzecznikiem instytucji europejskich, na jakie te instytucje mogły sobie pozwolić, dlatego że właśnie cały czas słyszymy, że po ich stronie jest dobra wola, a od samych tych instytucji europejskich, od komisji po inne, takich sygnałów nie mamy. No ja niestety jestem, że tak powiem, kimś, kto się sparzył wielokrotnie już na tych zapewnieniach, że jest tutaj pole do dogadania się, do racjonalnej dyskusji, do tego, żeby także ze strony Brukseli nastąpiły pewne ustępstwa. I tak mówiąc szczerze, to w tym momencie będę bardzo zaskoczony, jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że te pieniądze z tego KPO zostaną ostatecznie odblokowane, nawet w jakimś rodzaju pierwszej transzy. Wydaje mi się, że stoją za tym powody daleko idące, nie tylko, które nie zawierają się tylko w tym, że jest jakaś tam ocena stanu reformy polskiego sądownictwa. Bo widzimy, że jak się skończy sprawa Izby Dyscyplinarnej, to będzie sprawa KRS. Różne są kwestie dotyczące, wydaje mi się, że to są mimo wszystko preteksty. I wydaje mi się, że jest bardzo silna wola do tego, żeby Polska tych po prostu pieniędzy nie dostała, nie zobaczyła. I żeby ta władza musiała się z takim rodzajem kryzysu zmagać jak najdłużej. Oczywiście, co jest moim zdaniem balansowaniem na granicy dopuszczalnych środków w polityce. Chociaż nie wiem, czy w ogóle taka granica istnieje, ale no problem polega też oczywiście na tym, że to jest jeden z kryzysów, z którym się zmaga ta władza. Innym z kryzysów jest to, że mamy wojnę na Ukrainie, napływ uchodźców do Polski i wszystko, co z tym związane. Natomiast no, wydaje się, że dla Unii Europejskiej, dla instytucji właściwie, dla Komisji Europejskiej, dla tych, którzy uważają, że to nie jest dobrze, że w takim dużym państwie jak Polska rządzą konserwatyści, to jest jeden z tych tak zwanych korzystnych kryzysów. Że tych korzystnych kryzysów, jak mówi stara zasada, której mówi między innymi Jacques Delors, nie można marnować. I wydaje mi się, że to będzie raczej logika, którą będziemy obserwować. Może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, bo oczywiście to dobrze by było, żeby Polska te pieniądze dostała. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego.
No, ja mimo wszystko mam taki umiarkowany optymizm dotyczący tego, czy Polska dostanie te środki z KPO, czy nie dostanie, bo wierzę w racjonalność ze strony instytucji Unii Europejskiej, w tym w szczególności Komisji Europejskiej. Pamiętajmy, że środki z Krajowego Planu Odbudowy to nie jest darowizna na rzecz Polski, którą możemy wydać sobie na cokolwiek chcemy i to nie są środki, z których będziemy wzorem przeszłości budować akwaparki oraz wykładać kostkę Bauma w wielu miejscach, bądź też wydawać środki na tak zwany kapitał ludzki, organizować szkolenia na wiele interesujących tematów. To są środki, które mają wzmocnić odporność polskiej gospodarki, ale nie tylko polskiej gospodarki, tylko całego wspólnego rynku, bo przecież gospodarka unijna jest w dużej mierze gospodarką jedną. I jeżeli Komisja Europejska chce zachowywać się racjonalnie i troszczy się o stan wspólnego rynku, to musi zdawać sobie sprawę, że to, że Polska lub jakikolwiek inny kraj, w szczególności tak duża gospodarka, tak istotna gospodarka w Unii Europejskiej, jak polska gospodarka, nie dostanie tych środków, to znaczy, że cele, które zostały postawione przed wszystkimi krajowymi planami odbudowy i przed tym całym instrumentem, który jest dzisiaj wdrażany w Unii Europejskiej, po prostu nie zostaną zrealizowane, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby budować odporność wspólnego rynku ale bez jednej z największych gospodarek Unii Europejskiej, jaką jest polska gospodarka. Jest to absurd, jest to działanie przeciwskuteczne. Ja i tak uważam, że to, co robi Komisja Europejska, jest pewnym nadużyciem, zarówno w sensie ekonomicznym, to znaczy zdajemy sobie sprawę, że opóźnianie tych środków dla Polski i dla jakiegokolwiek innego państwa przeciwdziała celom, dla których te środki zostały wyodrębnione i mają być przekazywane poszczególnym państwom. Z drugiej strony jest też nadużyciem w sensie prawnym, dlatego że przepisy dotyczące przekazywania aplikacji państw członkowskich z Komisji Europejskiej do Rady Unii Europejskiej nie przewidują żądania od państwa członkowskiego, żeby podjął takie, a nie inne rozstrzygnięcia w swojej polityce wewnętrznej. Tam są kryteria ekonomiczne. Rzeczywiście Komisja może je weryfikować, może w tym zakresie prowadzić negocjacje. Tu mamy negocjacje polityczne, które dotyczą zupełnie czegoś innego. Oczywiście ja część tych zarzutów Komisji Europejskiej podzielam, natomiast no liczę na to, że ostatecznie z jednej strony racjonalnie będzie się zachowywać rząd i Zjednoczona Prawica, to znaczy zrealizuje te warunki, to nie jest zbyt trudne, likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie do orzekania kilku sędziów oraz reforma, zmiana systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Zresztą pamiętajmy, że Izba Dyscyplinarna okazała się, już abstrahując od wszelkich wątpliwości konstytucyjnych, organem kompletnie niefunkcjonalnym. Wiemy wszyscy, to nie jest tajemnica, że on w zasadzie dzisiaj nie działa, sędziowie są skonfliktowani. Część nie chce orzekać, część chce orzekać tylko w niektórych sprawach, część chce dalej orzekać. No, to jest jakieś niefunkcjonalne szaleństwo, no, ale z drugiej strony też wierzę w racjonalność Komisji Europejskiej, że jeśli Polska spełni te warunki, to te środki otrzymamy. No, nie wiem, jak będzie w przeszłości, ale liczę na to, że my wejdziemy po prostu na ścieżkę otrzymywania tych środków i wydatkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, z pożytkiem zarówno dla Polski, Polaków, jak i dla całej Unii innej gospodarki, bo przecież o to w tym chodzi. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. My tak naprawdę nie mamy pewności, czy doszło do kompromisu, a jeśli doszło do jakiegoś kompromisu między polskim rządem a Komisją Europejską, to nie wiem, jaki ten kompromis jest, czy został spisany, czy to jest tylko jakieś dżentelmeńskie oświadczenie ze strony Komisji Europejskiej, że po likwidacji Izby Dyscyplinarnej te środki do Polski popłyną. Przypomnę, że już podobne zapewnienia otrzymywał premier Morawiecki. Wydawało się, że nie będzie powiązania środków unijnych z praworządnością. No de facto to w takim formalnym sensie nie zaistniało, ale te środki do Polski tak nie płyną. Zatem kolejne miesiące pokażą, jak sprawa będzie wyglądać. Na pewno stratą jest to, że nie udało się zaakceptować polskiego planu do końca zeszłego roku, ponieważ to nas kosztowało zaliczkę wartą 4 700 000 000 euro. Te pieniądze prawdopodobnie i tak dostaniemy, ale w formie zaliczki, czyli nie będzie można ich łatwo wydać. Za każdym razem będziemy z nich rozliczani. Będzie to wszystko bardzo skrupulatnie sprawdzane i jeżeli z czegoś Polska się nie wywiąże, to będzie tracić te środki w ramach kary, jak już to miało miejsce. Należy też pamiętać, że tak jak panowie wspomnieli przede mną, to nie są jakieś darowizny na rzecz Polski. 11,5 miliarda euro trzeba będzie spłacić, bo to będzie forma pożyczki, więc na to też musimy uważać, a w szczególności będą musiały uważać Węgry, jeśli Węgry też będą miały te środki odblokowane, ponieważ tam są dużo poważniejsze zarzuty względem
Budapesztu o rozliczanie środków unijnych. Były podejrzenia o korupcję ze strony Viktora Orbana i jego środowiska. Czy Komisja Europejska będzie wykorzystywać środki na KPO, żeby Polskę trzymać na smyczy? Niestety obawiam się, że tak, choć bez względu na te terminowości rozliczeń i płatności w ratach. Polska jest coraz bardziej uzależniona od funduszy z Unii Europejskiej, ponieważ wydajemy na pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy ogromne pieniądze i prawdopodobnie nie dostaniemy z tego tytułu żadnej, nawet najmniejszej rekompensaty. Jest jeszcze jedno zagrożenie. Otóż te pieniądze, które przyznajemy na pomoc Ukraińcom, choćby w formie tych dodatków 500+, które dotyczą także dzieci ukraińskich, no nie mamy tak naprawdę pewności, czy one zostaną w Polsce, ponieważ część Ukraińców traktuje pobyt w Polsce jako swego rodzaju tranzyt. Niektórzy wyjeżdżają dalej do zachodniej Europy, nawet Kanady. Natomiast część wraca na Ukrainę, a już raz przyznane środki przez pewien czas będą wypłacane. Ten system trzeba będzie uszczelnić, ponieważ jak już wiemy, jak podkreślam, Unia Europejska nam go nie zrekompensuje. No właśnie i na koniec, po niespełna minucie dla każdego z panów, Jerzy Mosoń poruszył to trochę już. Czy rzeczywiście będzie tak, że Komisja Europejska będzie postępowała w dosyć perfidny sposób i tej żadnej pomocy dla ukraińskich uchodźców wojennych nie uchwali? Czy można jednak mieć nadzieję, że coś się w tej kwestii zmieni? Maciej Górze, Gazeta Polska. Ja mam niewielkie nadzieje mimo wszystko. Wydaje mi się, że doświadczenie dotychczasowe z działaniami właśnie Komisji Europejskiej jest takie, że po pierwsze ona reaguje bardzo wolno, po drugie, że urzędnicy, którzy pracują w komisji, są bardzo mocno zabetonowani w swoich poglądach i też jakby demokratyczna taka presja ma na nich dużo mniejszy wpływ nawet niż na polityków niemieckich. Doktor Sebastian Gajewski. No to nie jest tak, że o wszystkim w Unii Europejskiej decyduje Komisja Europejska oraz jacyś bezduszni eurokraci, biurokraci, którzy w ogóle jeszcze nie lubią Polski. To jest, zdajemy sobie sprawę wszyscy, że w Unii Europejskiej, podobnie jak w poszczególnych państwach członkowskich, pieniądze nie rosną na drzewach. Jak się chce komuś dać na coś pieniądze, to komuś trzeba tych pieniędzy nie dać albo trzeba się zadłużyć. To jest pole do aktywności dla polskiej dyplomacji, do tego, żeby przekonać inne państwa członkowskie i przekonać instytucje Unii Europejskiej, że te pieniądze są nam potrzebne. Nie wiem, jak stoimy w tej aktywności, ale myślę, że gdyby udało się przekonać inne państwa członkowskie, to pewnie byłoby łatwiej. Bez względu na to, czy będzie łatwiej, czy trudniej, to na pewno nie będzie szybko, bo rzeczywiście te młyny brukselskie zarówno na poziomie tym unijnym, jak i na poziomie międzyrządowym mielą bardzo, bardzo powoli. Jerzy Mosoń powiedział, że już nie wierzy w to, ale pytanie w takim razie do Jerzego Mosonia inne. Czy Polska powinna się trochę perfidnie jak Erdogan zachować po prostu kiedyś i w jakiś sposób zaszantażować Unię, żeby te środki dostać? Polska nie ma takich możliwości, jakie ma Turcja. Przypomnę, że Turcja jest mocarstwem regionalnym, ma potężną armię, ma rosnącą gospodarkę. Polska jedyne, co może zrobić, to tak naprawdę poprosić Kijów o to, żeby wsparł polskie żądania w kwestii pomocy dla uchodźców. I myślę, że tutaj prezydent Zełenski mógłby w tym wymiarze bardziej wesprzeć polski rząd. I oczywiście też naciski ze Stanów Zjednoczonych, bo sami chyba nie jesteśmy w stanie z naszymi mocami dyplomatycznymi i strategią dyplomatyczną tutaj nic uzyskać. Dziękuję uprzejmie panom za dyskusję. Dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi Polskiego Radia 24 byli Maciej Korzyk, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, Centrum im. Daszyńskiego. Dziękuję. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dziękuję. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny.